Cześć, Turnest! W tym filmiku omówię wam wyzwania misji drugiego tygodnia. Dowiecie się, jak je wykonać oraz gdzie znaleźć sekretny ekran wczytywania Wolverina. Zanim jednak zaczniemy, to oto kilku z moich wspierających. Dzięki wielkie za wsparcie. Pamiętajcie, że sama łapka w górę to już dużo. Okej, zaczynajmy. Najpierw powiem wam, jak wykonać wyzwania, które wymagają znajomości dokładnych lokacji. Pierwszym z nich jest wyzwanie Zatańcz na różnych głowach Sentineli na cmentarzysku Sentineli. To bardzo proste wyzwanie. Cmentarzysko Sentineli znajduje się przy wodospadzie na południe od władz. Leżą tutaj przeogromne roboty, które Wolverine zrównał z ziemią. Możecie tutaj szybko się przemieszczać dzięki miotaczom energii na ich łapach. Po użyciu ich można otworzyć lotnię, nawet w zwykłych trybach, co znacznie ułatwia wykonanie tego wyzwania. Na trzech różnych głowach trzeba wykonać dowolną emotkę. Kolejne wyzwanie z tej kategorii polega na przepłynięciu motorówką pod stalowymi mostami w różnych kolorach. Na wyspie jest 5 takich oto zabarwionych mostów, ale do tego wyzwania potrzebujecie zaliczyć tylko 3 lokacje. Najbliżej siebie są te oto mosty, czerwony, niebieski i zielony. Niestety nie łączy ich jedna zgrabna ścieżka, więc trzeba przepłynąć pod jednym mostem, zawrócić się i popłynąć do kolejnego. Kilka motorówek zawsze dryfuje przed władzami. To bardzo dobry punkt startowy do tego wyzwania. Dalej, trzecie wyzwanie rozkazuje nam zniszczyć 7 łodzi w skalistych skarpach. To miejsce jest pełne łodzi. 7 łodzi obok siebie leży przy brzegu pod restauracją paluchy rybnego. Jedna łódka stoi tuż przy wodzie. Kilka kroków dalej są 3 kolejne łodzie. To już mamy 4 łodzie, a tuż obok leży jeszcze jedna. 5. A wewnątrz tego budynku wiszą kolejne 2 łodzie. W budynku obok jest jeszcze jedna. Zakładam, że ta lokacja będzie najczęściej brana pod uwagę, ale spójrzcie tylko na ten oto sklep. Znajdziecie w nim mnóstwo kajaków. Aż 7! Są one porozwieszane wokół i wewnątrz tego sklepu. Kilka jest na zewnątrz, a reszta na obu piętrach wewnątrz. To bardzo dobra lokacja do tego wyzwania. Czwarte wyzwanie rozkazuje nam otworzyć 7 skrzynek tarczy w Quinjetach. Co każdy mecz w 4 różnych miejscach, oznaczonych niebieską flarą i ikonką na mapie, lądują Quinjety. Na terenie ich lądowisk są rozkładane oddziały robotów i dronów Tonego Starka. A wewnątrz tych Quinjetów zawsze znajduje się jedna pojedyncza skrzynka tarczy. Tak, jedna. Wyzwanie wymaga od nas otwarcia 7 takich skrzynek, a co każdy mecz są tylko 4 na całą mapę. To wyzwanie będzie ciężkie do wykonania pierwszego dnia, gdy wejdzie do gry. To, czy otworzycie skrzynkę, często będzie zależało od waszego skoku z bossa bojowego. Polecam wam lecieć maksymalnie w dół do Quinjetu i wlecieć do niego, używając lotni. To chyba najlepsze rozwiązanie. Lądowanie na dronie może się źle skończyć, bo po pierwsze, ten sposób może się okazać za wolny przy innych graczach, a do tego od razu po wylądowaniu zaatakują was roboty, więc możliwe, że nawet nie dożyjecie sprintu do skrzynki. Uwaga! Na dzień dzisiejszy te skrzynki występują tylko w trybach solo, duo i oddziały. Na naparzance ich nie ma. Następne wyzwanie brzmi tak. Odbij się na 5 różnych zabawkach w rezydencji Mrówek. Rezydencja Mrówek to nowy punkt orientacyjny, który zawitał na wyspę kilka dni temu. Znajduje się on na wschód od Zielonych Żywopłotów. Oto ten punkt na mapie. Pierwsza zabawka to ta duża piłka do tenisa, która odbija o tak. Tuż obok leży czerwona kość gumowa. O, proszę bardzo. I tutaj jest taka dziura, do której jeśli wskoczymy, to wylądujemy na kolejnej piłce. Okej. I tutaj tuż za rogiem jest kolejna gumowa czerwona kość, której można się odbić. Tu leży kolejna piłka do tenisa, która prowadzi nas do budy, gdzie znajdziemy kolejną piłkę do tenisa. I oto wszystkie zabawki. Już 6. wyzwanie nie wymaga znajomości dokładnych lokacji. To typowe wyzwanie na otwieranie skrzynek. I tym razem trzeba je wykonać w Słonych Strzechach. Trzeba tu otworzyć aż 7 skrzynek. Powiedziałem aż 7, bo nie ma ich zbyt wiele w tej miejscówce. A do tego na start 4. sezonu dodano z powrotem losowość pojawienia się skrzynek. Mam tu na myśli to, że mają one takie same lokacje, ale szanse na pojawienie się ich w tych miejscówkach zostały zmniejszone ze 100%. Do około 70, więc nie spodziewajcie się skrzynek w tych samych miejscach co mecz, bo to już zależy od losu. Największy potencjał ma ten oto domek. Mogą się w nim pojawić aż 3 skrzynki. Jedna pod dachem, druga pod drugim niższym dachem, a trzecia w piwnicy.
Przechodzimy do już ostatnich wyzwań tego tygodnia. Myślę, że są one bardzo jasne, więc nie ma potrzeby ich specjalnie wyjaśniać. Likwidację władz można z łatwością zdobyć na naparzance, bo tam często strefa kończy się w tej lokacji. Pamiętajcie, że do tego typu wyzwań to wy musicie być w tej miejscówce, a wasi przeciwnicy mogą być gdziekolwiek. A obrażenia w kocim kąciku? No, to polecam wykonać jak najszybciej, bo mało osób tam lata poza wyzwaniami. Na koniec rzucimy okiem na wyzwanie drugiego tygodnia Wolverina. Brzmi ono następująco. Znajdź ekran wczytywania w miejscu patrolu Queen Jetu. To można wykonać przy okazji wyzwania ze skrzynką tarczy. Ekran wczytywania Wolverina będzie do znalezienia w dowolnym Queen Jetcie, tak jak na filmiku w tle. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bojowym.